W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Działdowie odbyła się uroczystość związana z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość wyjątkowa, bo oprócz historycznych wykładów, wystaw i projekcji filmów odbył się koncert hip-hopowy. Organizatorem całego wydarzenia w Działdowie był burmistrz miasta Działdowo, pan Grzegorz Mrowiński oraz współorganizatorem Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku. W dniu dzisiejszym całe wydarzenie było podzielone na kilka części. Wszystko rozpoczęło się od filmu zatytułowanego Nie bój się pamięci. Autorem filmu jest ksiądz Przemysław Kawecki, który to film swój poświęcił właśnie pamięci żołnierzy wyklętych z terenu ziemi lidzbarskiej i działdowskiej. Kolejną odsłonę tego wydarzenia było spotkanie z historykami oraz z przedstawicielami IPN-u. IPN z Gdańska reprezentował pan Artur Chomicz, natomiast gościliśmy i fantastyczny wykład przedstawił pan Patryk Kozłowski, przedstawiciel, historyk, regionalista z Muzeum Ziemi Grunwaldzkiej. Młodzież wypełniająca salę Centrum Kształcenia Ustawicznego czekała jednak na coś więcej niż wykłady. Kolejną częścią, niezwykle wyjątkową, która tak naprawdę była skierowana do młodzieży, był koncert zatytułowany Niewygodna Prawda, który wykonał Tadek Polkowski. Polski raper, który swoją twórczość, właśnie, którego twórczość właściwie oscyluje wokół historycznych, naprawdę wyjątkowych wydarzeń. Wydarzenia, o których mogliśmy dziś posłuchać, to tematy rzadko poruszane przez artystów. Kawałki poświęcone historii Polski, w tym wypadku przede wszystkim podziemie niepodległościowym po II wojnie światowej, aczkolwiek zakreślające też jakiś szkic kontekstu ogólnego, nie tylko poruszające samą problematykę podziemia. Do śpiewania na nie do końca oczywiste tematy artystę, jak sam twierdzi, skłania fantastyczna, choć nierzadko tragiczna historia naszego kraju. Nie na kapeta na śniowie, na podkaru i nie Polska. A wiesz, kolano brać, tak w pierwszym stuleci. Ja nie tak się zwołam puścić, wychowam swoje dzieci. Ku waszej pamięci, żołnierze wyklęci, komuniści mogą walczyć. Sama historia za to odpowiedzialna, gdyby była mdła, nieciekawa, nie mająca wątków tragicznych ani bohaterskich, no to pewnie można by było wziąć jakąś książkę o najnowszej polskiej historii do ręki, przeczytać i stwierdzić, no dobrze, no mniej więcej mamy nakreślone, co było, nic z tym nie ma nadzwyczajnego. W przypadku historii Polski zarówno ten wątek tragiczny, jak i wątek bohaterstwa, różnych osiągnięć, mobilizacji narodu w najtrudniejszych chwilach, plus perełki w postaci pojedynczych, już szczegółowo opisywanych zdarzeń, postaci, wyczynów, bohaterskich akcji. To są materiały na całkowicie nieograniczoną ilość filmów sensacyjnych, które można byłoby stworzyć. Czasami z jednego dnia jednego partyzanta można by stworzyć, czy jednego oddziału można by stworzyć cały serial, czy serię filmów sensacyjnych tak naprawdę, gdzie mówimy o milionach ludzi biorących udział na różny sposób w tych działaniach wtedy. Uroczystość oprawiona została wystawą Niezłomni Wyklęci 1944-63 oraz wsparta udziałem grupy inscenizacyjnej.